Była pani wraz z dziećmi, z synami w Moskwie cały czas, pani towarzyszyli? Tak, byliśmy razem, przy czym no, Krzyś nie jeździł z nami do prosektorium. Był w hotelu, natomiast był ze mną cały czas Paweł. Wiele osób z rodzin skarżyło się na sposób traktowania przez Rosjan. Te procedury, o których pani mówi, bardzo uciążliwe, często wręcz nieprzyjemne. Również wielu ciałom były przypisywane różne tożsamości. Wiele błędów takich się pojawiało. To było bardzo przykre dla rodzin i bolesne zarazem. Tak. Ja potrafię zrozumieć, że były duże trudności organizacyjne, żeby sobie poradzić z tym wszystkim, bo to rzeczywiście sprawa, która niejednego by przerosła. Mam ogromne pretensje z kolei do rządu polskiego, że postawił na tak zwany pośpiech. Tak jakby nie można było spokojnie przeprowadzić tej identyfikacji, wszystkim się strasznie spieszyło. My też w tej Moskwie funkcjonowaliśmy pod presją, że za parę dni będzie msza na placu Piłsudskiego, gdzie mają być wystawione trumny, tak nam powiedziano. No i zastanawialiśmy się, jak to będzie w momencie, kiedy na przykład część osób nie zostanie zidentyfikowana, to jak ta msza będzie z tymi trumnami wyglądać, będą puste miejsca, czy i że powinniśmy wrócić na tą mszę, czy wolno nam tu zostać jeszcze i dalej identyfikować. W pewnym momencie dostaliśmy informację, że cała procedura ma się zakończyć definitywnie. W czwartek rano wszyscy mają wrócić. To był działanie pod taką presją, pod presją czasu, pod presją tego, że trzeba to zrobić szybko. To było takie, powiedziałabym, niepotrzebne zupełnie. Można to było jakoś inaczej poukładać. Według mnie niepotrzebnie się bawiono w jakichś psychologów, w jakichś lekarzy, którzy tam stali nad nami, nie wiadomo po co się trzęsąc. W momencie, kiedy zafundowano nam, powiedzmy sobie, taką drogę przez mękę, nie wiadomo, niepotrzebnie zupełnie, z powodu spiesznie bardzo ułożonych procedur. Można było tego uniknąć. Nie pozwolono wam, bardzo szybko żegnaliście się z tymi osobami, które wyjeżdżały. Mówię tutaj również o wszystkich rodzinach, które straciły swoich bliskich. A czy pozwolono spokojnie wam się pożegnać właśnie tutaj już na ziemi, czy godnie nawet? Wspomniała pani plac Piłsudskiego. Wtedy były tylko rodziny bez zmarłych. Trumny zostały albo w kościołach, do których zostały rozwiezione, albo na torwarze. Wiele osób z rodzin pytało się, jak my możemy tu się modlić, kiedy nasi bliscy leżą całkiem gdzie indziej. Myśmy się pożegnali w Moskwie, tak naprawdę. Wtedy był czas, wtedy rzeczywiście zostawiono nas samych, mogliśmy długo się żegnać. I to był taki moment pożegnania ostatecznego. A potem, prawdę mówiąc, to ja już nie analizowałam tego za bardzo, co się działo. I jakoś niechętnie bym do tego wracała. Wspomnieniami. Wydawało mi się, że powinnam być na placu Piłsudskiego na tej mszy, która zresztą była bardzo piękna. Ta ceremonia była bardzo wzruszająca, jak patrzyłam na szeregi, na procesję biskupów, takiej ogromnej ilości nie widziałam nigdy w życiu. To nastrój bardzo podniosły i czegoś rzeczywiście wielkiego. Ja cały czas staram się patrzeć na to nie tylko jak żona osoby, która zginęła, ale staram się patrzeć na to jak Polka, jak człowiek, jak obywatel polski, jak członek społeczeństwa polskiego. To w pewnym sensie ułatwia mi zrozumienie pewnych rzeczy.
ale też pani patrzy i doświadcza tego jako żona męża, który miał pewną misję jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji, która powstała, aby odgrzebywać niestety prawdy o naszej historii, tej bolesnej prawdy. I pojechała pani tam, gdzie nie dojechał, nie doleciał pani mąż. Tak, to był o tyle ważny moment, że mój mąż pierwszy raz leciał do Katynia. Do tej pory nigdy tam nie był. A przekraczał w ogóle wschodnią granicę? Nie, nie, nie. To znaczy wschodnią w tym sensie, że rosyjską. Do Rosji nigdy nie jeździł. To był jego pierwszy i ostatni raz. Natomiast wiem, że bardzo chciał tam być. To, że akurat wtedy, to, że nie doleciał, to było dla mnie takim bardzo symbolicznym wydarzeniem. To, że wiedziałam, że dla niego było bardzo ważne i w taki symboliczny sposób zareagowałam, czując się jakby spadkobierczynią jego sama i choćby przez jego synowie, doszłam do wniosku, że w takim razie no, my to dokończymy, czego on nie zdołał dokończyć. Będąc w Smoleńsku i w Katyniu odkryła, można powiedzieć, pani, odkryła pani wiele prawd o wizycie zarówno premiera Tuska, jak i o tym, o tej wizycie, do której, no, która się nie dokończyła, można powiedzieć też. Tak, to prawda. Bardzo bulwersujący dla mnie był fakt w Katyniu odnalezienia zdjęć z wizyty 7 kwietnia premiera Tuska, który, jak się okazało, poleciał tam na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budującą się cerkiew, która się zresztą, jak miałam okazję w listopadzie się przekonać, buduje w bardzo szybkim tempie. I tak naprawdę to były te uroczystości. Rosjanie nie podawali, że na tych swoich gablotach, gdzie aktualności z Memoriału Katyńskiego są zamieszczane, nie podawali, że były to uroczystości, które miały na celu upamiętnienie 70. rocznicy zbrodni w Katyniu. Stąd no, mogłam sobie wyobrazić, jak ta wizyta była odbierana przez społeczeństwo rosyjskie i w jaki sposób była przekazywana. Mogłam sobie też wyobrazić, dlaczego polskie media wyciszyły w ogóle ten aspekt wylotu premiera do Katynia. No bo właściwie co to za, jaką to miało rangę dla Polaków, wmurowanie kamienia węgielnego pod cerkiew. Oczywiście na pewno ważny fakt, ważna uroczystość, natomiast no, niewiele to ma w stosunku do wymordowanych tam polskich oficerów, którzy w większości byli katolikami. Także to wszystkich nas, wszystkich uczestników tego wyjazdu zbulwersowało. Również fakt, że Rosjanie nie zatajają tego faktu, że oni się tak afiszują jakby z tym. A w Polsce to jest takie trochę mało było słychać o tym w wiadomościach, w serwisach. Tak, to tego zupełnie nie podawano. Tak jak mówiłam wcześniej, podano gdzieś tam raz krótko między wierszami i mało kto, prawdę mówiąc, był świadomy właściwego celu tej wizyty. Natomiast Rosjanie to bardzo nagłośnili, właśnie ten aspekt całego tego wyjazdu. Lotnisko w Smoleńsku chyba również odbiegało swoimi standardami od tych portów lotniczych, do których przywykliśmy. Tak, lotnisko w Smoleńsku zdewastowane strasznie. Budy, baraki.
Potem dowiedziałam się, że to lotnisko jest po prostu lotniskiem nieczynnym. Jest używane tylko raz na jakiś czas, natomiast nie funkcjonuje, jest po prostu zamknięte. Zdawało mi się, że jak leci prezydent danego kraju, to powinien lecieć tam, gdzie jest bezpiecznie, gdzie standardy powinny być odbiegające w stosunku do standardu przewozu normalnych ludzi, ale in plus. To okazało się, że te standardy były dużo, dużo poniżej normy. Na to lotnisko prawdopodobnie nie wpuszczono by żadnego zwykłego samolotu pasażerskiego. A tutaj okazało się, że zaplanowano przylot prezydenta. Mało tego, zaplanowano ten przylot, jak się później okazało, bez właściwie zabezpieczenia lotnisk zapasowych. Już tak nawet, powiedzmy sobie, analizując całkiem na zimno ten fakt, zastanawia kuszenie losu, prawda? Bo raz się może udać, a drugi raz się po prostu najnormalniej w świecie nie uda. W każdym momencie złych warunków pogodowych to lotnisko powinno być zamykane, bo ono nie spełnia żadnych standardów. No chyba, że jest wspaniała widoczność i pod kontrolą wzroku samoloty mogą lądować, bo na pewno nie pod kontrolą istniejących tam przyrządów, których nie ma. I co pani została po pół roku od katastrofy? Pierwszy raz, jak tam byłam, to widziałam również wrak, który leżał na płycie lotniska. Byłam bardzo blisko tego wraku. On był zresztą ogólnie dostępny, bo tak zwane druty kolczaste, które kiedyś służyły za ogrodzenie, one też nie wytrzymały próby czasu, czyli po prostu rozsypały się. To znaczy, że teren nie był zabezpieczony? Nie, nie był zabezpieczony. Zostały resztki tych drutów i tego ogrodzenia z drutów kolczastych, także każdy tam mógł spokojnie sobie wchodzić, przechodzić, podchodzić bez żadnych problemów. Myśmy tam dość długo stali i nikt się nami nie zainteresował. Zresztą zrobiliśmy zdjęcia. Dla mieszkańca Smoleńska to w ogóle nie było żadnego problemu, żeby tam sobie przejść, bo tuż obok była wydeptana ścieżka, która prowadziła wzdłuż ogrodzenia, ewidentnie bardzo często uczęszczana przez miejscową ludność. To jest taka jeden aspekt tej sprawy. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, który jest nadal, uważam, niezałatwiony do końca. Jest stosunkowo ważny, dla mnie ważny. Mianowicie jakieś godne upamiętnienie tego miejsca, gdzie samolot spadł. Bo myśmy tam co prawda postawili krzyż taki z prawdziwego zdarzenia i wmurowaliśmy w kamień, w taki głaz, który przyniósł jakiś mieszkaniec Smoleńska, no pewnie z odruchu serca, prawda, żeby jakkolwiek to opuszczone miejsce upamiętnić. Wmurowaliśmy tam tablicę, ale nadal tam, gdzie spadł samolot, to jest jedno wielkie bagno. Nie ma tam żadnych zabezpieczeń. Jakieś prowizoryczne sznurki, które